Cześć, dzień dobry, witam na kanale Świat Linuxa. Co prawda dzisiaj nie jest poniedziałek Windowsowy, ani wtorek Windowsowy, ale zajmiemy się tematem, programem, o którym informacje, jakie dzisiaj przekażę, będzie można zastosować w każdym systemie operacyjnym praktycznie. Jak wiecie, istnieje od wielu, wielu lat takie oprogramowanie do wirtualizacji, które nazywa się VMware. Jest to oprogramowanie zastrzeżone jak najbardziej, za to zdecydowanie bardzo dobre i wydajne. Do pewnego czasu było ono, można powiedzieć, płatne tylko, bo znaczy ta rozszerzona wersja Pro była płatna. Player można było sobie używać i tak dalej, i tak dalej. Tam były jakieś ograniczenia i tym podobne rzeczy, przy okazji chyba z akceleracją 3D. Natomiast w tej chwili od około wtorek albo środa, coś takiego, Broadcom, który wykupił VMware w zeszłym miesiącu bodajże, albo 2 miesiące temu, ogłosił, iż obydwie wersje, czyli VMware Pro i VMware Player, są całkowicie bezpłatne na wszystkie platformy. Dotyczy to tylko użytku, że tak powiem, domowego, tak? Czyli zwykłego, żadnego tam firmowych rzeczy, powiem to w ten dzisiejszym sposób. Filmie zajmiemy się ogarnięciem tego pod naszym pingwinem, chociaż sporo informacji przyda się dla osób, które używają Windowsa najbardziej. Pokażę Wam, jaki problem istnieje pod Linuxem, jeżeli chodzi o aktualizację tego softu oraz m.in. zmianę tak zwanego kernela, jądra systemu. Wszystko Wam w miarę łatwo wytłumaczę. Jest bardzo prosty skrypt, który nam to maksymalnie ułatwia. Przy okazji zobaczycie sobie, jak w ogóle ten program pobrać po prostu całkowicie bezpłatnie z firmy Broadcom. Gorąco zapraszam na film. Okej, witam na moim sprzęcie pięknym Fedorka 39 jak najbardziej. Na tym będziemy to sobie dzisiaj ogarniali. Pierwsze co, oczywiście przeglądarkę sobie odpalamy, przechodzimy na stronę Broadcoma. Strona supportbroadcom, oczywiście musimy zrobić sobie tutaj konto, zalogować się, potwierdzić to na mailu. No i potem, słuchajcie, tu jest taki myk, ponieważ czasami, a przejdziecie sobie już tutaj do swojego konta i przejdziecie sobie tutaj na przykład na ten paseczek cudowny, czyli tutaj na My Downloads, to albo Wam się pojawi taka strona dziwna, tak, gdzie po kliknięciu na All Products to po prostu nie działa. Nie, bo nie. Albo pojawi Wam się prawidłowa strona z pobieraniem. Co teraz trzeba zrobić? Proste. Przejść na stronkę omegatubuntu i tutaj jest artykuł VMware Workstation Pro jest za darmo. I wiecie co? Tu jest link, który gość, kolega tutaj podał. Zalogować na określonej stronie pomocy technicznej. Klikamy w ten link i nagle dostajemy coś takiego. A teoretycznie dalej jesteśmy w downloadzie. Po prostu jest buch. No okej, no może to kiedyś naprawią. Możemy pobrać sobie, tak jak mówiłem, to są wersje płatne i bezpłatne. Bezpłatne mamy tutaj i dla Linuxa, i dla Windowsa. Wiadomo, że player jest całkowicie bezpłatny, tak? No, ale wersje Pro, tak jak widać, wybieramy sobie tutaj, jeżeli mamy Linuxa, to wybieramy sobie bundle, znaczy tak zwany plik instalacyjny bundle dla Linuxa. Natomiast dla Windowsa, pięknego, cudownego, mamy zwykłego egzeka, którego potem odpalamy. To wszystko ściągamy i teraz tak, jak sobie tutaj klikniecie, tu akurat pojawia się w ten sposób, tu pojawia się w ten sposób i teraz najnowsza wersja 17.5.2. Klikamy, ok, i tutaj, jak klikniecie sobie tutaj, tak, coś takiego Wam się pojawi, to tu może trzeba będzie jakieś wypełnić dane i tak dalej, i tak dalej. Obojętnie co wpiszecie, powiem to w ten sposób i byleby to przeszło, tak, po prostu. No, pobieracie sobie ten temat, to on się ściągnie to jako normalnie bundle, tak zwany zwykły plik bundle. I co teraz z tym bundlem trzeba by zrobić? Po pierwsze, możemy sobie albo graficznie, To już jak to woli, naprawdę, to nie ma żadnego teges. Przechodzimy prawym, właściwości, uprawnienia, zezwolenie na uruchomienie programu, po prostu. I tam będziemy konsolę potrzebować, i tam będziemy konsolę potrzebować. To nie ma nawet o czym mówić, nie? Przechodzimy sobie do pobranych, oczywiście. W Windowsie jest prościej, bo tam po prostu klikamy na exe i de facto tyle, nie? Teraz tak. Zobaczmy sobie, co tutaj jest. VM Workstation Bundle jest, tak? Załóżmy, ja mam dwa razy, no ale to już miesza z tym. Co zrobić, żeby używać, znaczy dać mu te prawa uruchamiania z konsoli? Co zrobić, żeby mu nadać prawa uruchamiania? Proste. Change mod plus X i teraz się to nazywa VM
Gdzie to jest? Dokładnie, samowi wystarczy. Kropka bundle, bla bla bla. Tak ma być. I teraz on ma prawo wykonywania. Co robimy? Odpalamy to tak, po prostu. Ja się dzisiaj mylę na klawiaturze strasznie. VM, workstation, bla bla bla, kropka bundle. Wam to pokażę normalnie, tak? Odpalamy to, on sobie tutaj zrobi, bla bla bla. Instalator ewentualnie wam się graficzny pokaże. U mnie się nie pokazuje, bo to już jest zainstalowane, po prostu, no. Czy odpalę to z rootem? Znaczy, musicie to z rootem odpalić, tak? To jest inna sprawa. Ja tego, czy odpalę, znaczy, czy ja to odpalę z rootem teraz, czy bez roota? I tak napiszę, że to już jest zainstalowane. Koniec, kropka. Przy pierwszym uruchomieniu, przynajmniej na Linuxie, niestety zaczynają się małe problemy, bo... Po pierwsza sprawa, pojawi wam się okienko, być może tutaj screen będzie tego zrobiony, mam nadzieję, że tutaj wstawię, na którym będziecie musieli to zrobić, znaczy program będzie musiał sobie zrobić kompilację dwóch modułów kernela, VMmon i jeszcze jednego drugiego. Na 90% on się wyłoży, to jest błąd, który istnieje w VMware od dawna pod Pingwinem, no i to się po prostu dzieje czasami. Co z tym zrobić, poza tym, żeby się nie załamywać. No i teraz co robimy? Przechodzimy sobie tutaj tak... 5.1, dokładnie tak, pobieramy sobie ten kod źródłowy, rozpakowujemy to i postępujemy z instrukcją, która jest w środku. Pobierania chyba nie muszę pokazywać z GitHuba, no naprawdę już te gest, tak? W każdym razie, odpalamy sobie ten skrypt niby instalacyjny. Teoretycznie to powinno zadziałać. U mnie na Fedorce to nie zadziałało, po prostu się niestety skrypt wywala w pewnym momencie. Drugi, który znalazłem, testowałem, to jest jakiś Gvalivi, przepraszam. Teoretycznie taki skrypt, że można sobie po prostu kopiuj, wklej do notatnika, zrobisz plik sh i to wszystko. Teoretycznie ten skrypt też się u mnie wyłożył. To, co mi pomogło, bez najmniejszego problemu, to jest tutaj w tym wątku, jest dokładnie to. Kopiujemy to ze strony internetowej, tak, do normalnego pliku. Ja ten plik mam tutaj już zrobiony. Gdzie to jest mousepad, bla bla bla, proszę bardzo, to wygląda tak, dokładnie tak. Zapisujemy to jako na przykład skrypt.sh, nadajemy mu prawa uruchamiania, czyli tam plus x, bla bla bla. Odpalamy to w konsoli. Momentalnie ładnie nam przemieli te moduły, wszystko się ładnie zainstaluje, tak. Kolejna rzecz, która tutaj jest, słuchajcie, jeżeli macie distro, gdzie kernel jest, załóżmy, w miarę stały, jak w Debianie, nie wiem, w jakichś innych dystrybucjach typu Ubuntu LTS albo w Mincie, bo tam się chyba rzadko zmienia kernel, to będziecie mieli z tym spokój, tak? Natomiast jeżeli uruchamiacie sobie, jeżeli macie distro typu Arch Linux, Manjaro, nie wiem, Gentoo, Fedora, gdzie ten kernel lata raz na tydzień jest nowy, to wtedy ten skrypt trzeba będzie za każdym razem po aktualizacji kernela odpalić sobie. Zróbcie jakiś skrypt, nie wiem, aliasa w konsoli, cokolwiek. No to się na razie wykłada. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o naszego pingwina tutaj. Jest to od wersji chyba 16.5 czy od 17. No stop, te moduły się wywalają. Teoretycznie trwają prace, żeby z tym zrobić, no ale kiedy to będzie zrobione, nie wiadomo. Jak już ogarniecie, to oczywiście odpalamy pierwszy raz. No u mnie się nie pojawia żadne okienko, bo to już nie jest pierwszy raz tutaj. To jest setny któryś tam raz, powiedzmy, tak? Musicie zaakceptować jedną, drugą licencję, zgodzić się, że to jest wersja bezpłatna do użytku domowego. No i tyle, wam się to odpali, tak to będzie po prostu tutaj wyglądało. Na Windowsie jest dokładnie to samo, to będzie to wyglądało. Znaczy wiem, że okienko będzie inne, ale wygląd całości jest dokładnie taki sam. Co warto sobie tutaj ustawić, słuchajcie, w ten na dzień dobry, to po pierwsze lokacje maszyn wirtualnych. Ja mam to ustawione na drugim dysku, dlatego tak u mnie to wygląda. Wy możecie sobie zrobić jakiś specjalny katalog, nie wiem, cokolwiek tam chcecie, tak? To jest moja opinia, żeby to sobie na dzień dobry ustawić, bo będzie po prostu wygodniej i wiecie, gdzie to wszystko mniej więcej jest. To można sobie ustawić, załóżmy, czy chcecie, żeby automatycznie maszyna wirtualna przechwytywała myszkę, tam klikniecie czy coś. No to są proste opcje, każdy ustawi sobie tak jak chce. Hotkeye tak zwane. Można zrobić sobie tak, jeżeli pracujemy w konsoli, znaczy w maszynie wirtualnej VMware, to możemy naciskać sobie albo sam Ctrl, żeby nam uwolniło tą myszkę, albo Ctrl Shift, albo dowolną konfigurację tego, tak? To już każdy może sobie ustawić.
display. Ja mam akurat tak ustawione, dla mnie się to tutaj po prostu sprawdza. Update'y. Update'y chodzą automatycznie, nie ma najmniejszego problemu. Ja mam tutaj VMware, który dostałem no ładnych parę lat temu. Już dostałem klucz, łącznie tam z fakturą jeszcze do kompletu od jednego z widzów, za co mu bardzo do tej pory dziękuję. Więc ja mam licencję tutaj po prostu wykupioną, dlatego to nie jest typowy bundle, tak? Feedback wyłączony, bla bla bla. Pamięć, no mam 32 giga ustawione, 28, żeby było. No reszty nie ruszamy. Dobra, zróbmy sobie maszynkę wirtualną na szybko jakąś. Jakąkolwiek. Wielka przewaga, jeżeli chodzi tutaj o Workstation, o VMware. Ja mówię kwestii Pingwina, jest to, jeżeli wy zrobicie sobie tutaj maszynę wirtualną z Windowsem, czy 10, czy z 11, z tym, że przy 11 trzeba tam robić obejście nad TPM-a, bo chyba to TPM-a nie obsługuje. Jeżeli sobie zrobicie, zaznaczycie, idziemy tu do pewnego momentu, bla bla bla. Dobra, nie będzie cache OS, no to mnie akurat pikuś, bla bla bla. Dobrze, może być Fedora, obojętne. To sobie ustawiamy tak jak jest, to mnie 20 giga, ja ustawiam pojedynczy plik, bo jest to dużo szybsze po prostu. Nie potrzebuję 100 plików, które mają po 2 giga, czy tam 200 mega, nie tak jest. Teraz tak, customizing hardware. Ustawiamy sobie RAM, no wiadomo, że to 4 giga to by się przydało jak nic. Procek, no nie, ja tu mam 24 rdzenie, teoretycznie mogę ustawić 8. Nie 8 procesorów, tylko ustawmy sobie to w ten sposób. No okej, tutaj wybieramy sobie ISO, które chcemy mieć. Karta sieciowa, jak chcecie. Ja daję zawsze Bridget, dlatego że dołącza mi się po prostu ta maszyna wirtualna do mojej sieci domowej. Jest do niej dostęp, skąd mi się żywnie podoba. Powiem, ustawiamy albo nie ustawiamy, no jak chcecie. Ja dostaję na auto, zawsze mi tutaj ładnie działa. Tu mamy USB, możemy wrzucić sobie 3.1 bez najmniejszego problemu, to też działa bardzo ładnie. Display. I to jest po prostu potęga, bo jeżeli macie Pingwina, odpalicie sobie VMware'a, zainstalujecie w tym Windows 11 z akceleracją 3D, to macie kurde prawie 80, znaczy tak mi się wydaje przynajmniej, 80-90% wydajności hosta z Windowsem. Jest bajka, bez żadnego grzebania w PCI pastru, przydzielania kart graficznych i cholera wie czego jeszcze. Po prostu klikasz, masz. Do tego mega, mega po prostu potęga nad VirtualBoxem czy innymi rzeczami, które są do wirtualizacji, to jest to. Przydzielam maksimum mojej karty graficznej, załóżmy, tak? No ja mam akurat tutaj 8 albo ja mam 6 giga, bo to jest 1660, nie? No to przydzielamy 4 giga, ale tu przydzielasz prawdziwą pamięć VRAM karty grafiki. Do niej jest bezpośredni dostęp i to po prostu tak zasuwa, że to jest głowa mała, można tu grać, uruchamiać programy, cudawianki, masz praktycznie wydajność systemu z Windows, bajka, naprawdę, i to prosto, graficznie, bez pierdzielenia się, tak jak w QEMU, KVM, jakieś Virt Managery, nie wiadomo co jeszcze, albo mega ograniczenia w VirtualBoxie, już nawet o GNOME Boxes nie wspominam, bo to jest średni pomysł, natomiast, tak jak mówię, tutaj możemy zrobić sobie maszynę z Windowsem po prostu w parę minut i to będzie, przepraszam, zasuwać, tak? O, dobrze, pewnie to wyciąłem, mam nadzieję taką. Dobra, to mamy, to jest ok, finish. No to odpalamy sobie, niech sobie leci ta maszynka ładnie. Ok, dajmy sobie cache OS, latest cards, może być latest cards, zobaczycie jak to wygląda na żywca tutaj. Ok, przyspieszyłem wam to cały proces ładowania, bo po co tym czas zajmować. Tak wygląda, cache OS, plazma 6, żeby nie było, to jest plazma KDE plazma 6, chyba nawet na Waylandzie odpalona. Zaraz sobie tutaj zobaczymy chyba, gdzie tu informacja jest, kurde, tu znowu są pozmienione rzeczy. Okej, słuchajcie, próbuję, bo znowu to jest coś pozmieniane w ustawieniach, jeszcze inaczej niż w normalnej plazmie. Próbowałem wam tutaj znaleźć tak zwane informacje o systemie, ale chyba czegoś takiego tutaj nie ma w wersji live, więc niestety wam tego nie udowodnię, że to jest, no nie ma, sorry, nie ma, po prostu nie, bo nie. W każdym razie, jak widać, to jest plazma 6 działająca, czy Wayland, czy nie, nie mam pojęcia. Zachowuje się to bezproblemowo, ładnie, szybko i wydajnie, powiem to w ten sposób. Więc jest naprawdę tutaj w porządku. Dobra, słuchajcie, kończymy temat. Tak jak mówię, klikamy sobie Enter tutaj, tak. Zmniejszamy okienko. Dziękuję, do widzenia. Możemy jeszcze bardziej je zmniejszyć ewentualnie, jest taka opcja, tak. Dobra.
No i co? Kończymy! Mam nadzieję, że ten filmik był trochę przydatny, taki trochę poradnikowo, trochę omawiający tam problemy. Tak jak mówię, jeżeli potrzebujecie coś ogarnąć, to albo u tego pana na GitHubie sobie ten temat sprawdźcie tutaj, u tego, jak on się tam nazywał, M. Kubecek, tak? U tego tutaj człowieka, on mniej więcej tak się tutaj nam prezentuje, pan Michał Kubecek, tak? Dodatkowo, tak jak mówię, u mnie zadziałał akurat ten skrypt, być może u was zadziała odwrotnie, czyli od pana Kubecka, a ten nie będzie działał. No, no i klikanie, żeby się tutaj dostać, wiadomo, że najlepiej z Omegat Ubuntu, bo to jest jakiś koszmar na tej stronie internetowej. Dobra, kończymy, koniec tematu na teraz przynajmniej. Może za jakiś czas zrobię jakieś poradniki, informacje albo porównanie z VMware'a i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie wyglądało. W każdym razie dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że się przydało. Dajcie mi też znać, jeżeli się coś spierdzieliłem znowu, tak? Pewnie coś zepsute jest, no ale cóż, samo życie. Nie wszystko u mnie jest idealne, jestem tylko człowiekiem, tak? No, powiem to tak. Dzięki za wsparcie, dzięki za jakiekolwiek wsparcie mi tutaj oferujecie kanałowi i przy okazji sobie sami, bo to do was po prostu wraca w lepszej ilości, jakości materiałów i tak dalej, i tak dalej, tak? Dobra, kończymy. Miłego weekendu wam życzę, do zobaczenia za jakiś czas na następnych filmach kanału Linuxa. Gorąco zapraszam na inne filmy, których jest sporo, chyba około 900 na kanale. Trzymajcie się ciepło, cześć, pozdrawiam.